Jarosław Szklarek, samotny wilk. W zamachu bombowym w Oklahoma City zginęło 168 osób, w tym 19 dzieci, a ponad 680 zostało rannych. Odpowiedzialnym za ten potworny czyn okazał się młody Amerykanin, który wyjaśnił, że była to jego zemsta na rządzie USA za szturm agentów FBI i ATF na farmę w Waco w Teksasie dwa lata wcześniej. Zginęło wówczas 76 wyznawców sekty Gałąź Dawidowa, a wśród nich znalazło się też wiele kobiet i dzieci. Timothy James McVeigh urodził się 23 kwietnia 1968 roku w Lockport w stanie Nowy Jork. Miał dwie siostry starszą i młodszą od siebie. Po rozwodzie rodziców w wieku 10 lat zamieszkał z ojcem w pobliskim Pendleton. Był wesołym dzieckiem, lubiącym płatać figle, jednak jako nastolatek stał się zamknięty w sobie. W szkole padał często ofiarą dręczenia ze strony innych uczniów, chętnie uciekał zatem w świat fantazji. Wtedy wyobrażał sobie, że bierze krwawy odwet na swoich prześladowcach. Gdy miał 13 lat, dziadek podarował mu strzelbę, kaliber 22. Była to pierwsza z wielu sztuk broni, które otrzymał od niego na własność. Chłopak był tak zafascynowany bronią palną, że gdy ktoś pytał go, kim chce zostać jak dorośnie, zawsze odpowiadał bez wahania – właścicielem sklepu z bronią. Pewnego razu nawet zabrał do szkoły jeden ze swoich pistoletów, aby zrobić wrażenie na kolegach. W szkole średniej zainteresował się komputerami. Wkrótce potem pod pseudonimem Wędrowiec, korzystając ze swojego Commodore 64, włamał się do rządowego systemu komputerowego – w ostatnim roku nauki w Starpoint Central High School został uznany za najbardziej obiecującego programistę komputerowego, chociaż jego oceny z innych przedmiotów były dosyć słabe. Po ukończeniu liceum w 1986 roku uczęszczał przez rok do szkoły biznesu Bryant and Stratton College w Buffalo, ale szybko znudził się zajęciami na tej uczelni i w końcu sam z niej odszedł. Następnie skupił swoją uwagę nad prawami do posiadania broni palnej i zaczął dokładnie badać drugą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która brzmi: Dobrze zorganizowana policja, będąca niezbędną dla bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo osób do posiadania i noszenia broni, nie ulegnie naruszeniu. Czytał również namiętnie czasopismo militarne Soldier of Fortune. Jego ulubioną książką była natomiast powieść dzienniki Turnera autorstwa byłego członka amerykańskiej partii nazistowskiej, Williama Luthera Pearsa, piszącego pod pseudonimem Andrew MacDonald. Główny bohater tej powieści, niejaki Earl Turner, manifestując swoją pogardę wobec prawa kontrolującego posiadanie broni, wysadza w powietrze ciężarówkę-pułapkę przed kwaterą główną FBI w Waszyngtonie. 24 maja 1988 roku dwudziestoletni Timothy McVeigh zaciągnął się do armii Stanów Zjednoczonych. Szkolenie podstawowe odbywał w Fort Benning w stanie Georgia. W czasie wolnym od zajęć dużo czytał o broni palnej, taktyce, snajperskiej i materiałach wybuchowych. Przełożeni udzielili mu nagany za noszenie na terenie koszar wojskowych koszulki z napisem White Power. Była to forma jego protestu przeciwko czarnym żołnierzom hełpiącym się noszeniem koszulek z napisem Black Power. Podczas szkolenia podstawowego poznał dwóch żołnierzy, z którymi szybko znalazł wspólny język. Byli to 33-letni Terry Nichols i rówieśnik McVeya Michael Fortier. Nichols wstąpił do wojska w stosunkowo późnym wieku. Przez innych rekrutów nazywany był dziadkiem. W cywilu miał żonę i syna. Ciężko znosił wojskowy dryl, chociaż bardzo lubił broń. Zaciągnął się do armii tylko dlatego, że zawiodły go inne próby znalezienia pracy. Fortier natomiast zażywał różne tabletki i palił marihuanę. Do wojska wstąpił z racji swoich tradycji rodzinnych. Po zakończeniu szkolenia podstawowego wszyscy trzej trafili do Fort Riley w stanie Kansas. McVeigh został tam artylerzystą w bojowym wozie piechoty. Wykazywał się niezwykle wysokim poziomem umiejętności w obsłudze każdej broni, z którą miał do czynienia. Kiedy żona Nicholsa odeszła od niego. Terry na własną prośbę opuścił szeregi armii, po czym wrócił do domu, aby wychowywać syna. Gdy wybuchła pierwsza wojna w Zatoce perskiej, pierwsza dywizja piechoty, w której służył Magwej, została wysłana w tamten region Bliskiego Wschodu, i wzięła udział w operacji na burza. Magwej doskonale radził sobie na polu walki, obsługując działko kalibru 25 mm, za co został odznaczony brązową gwiazdą. Po powrocie z Zatoki Perskiej próbował dostać się do sił specjalnych, ale nie przeszedł testu sprawnościowego. To niepowodzenie spowodowało, że przestał interesować się wojskiem i opuścił szeregi armii. Gdy zjawił się w swoich rodzinnych stronach, nikt nie witał go jak bohatera wojennego. Z każdym kolejnym dniem stawał się coraz bardziej rozgoryczony. Mundur wojskowy zamienił na uniform ochroniarza, kolegom z pracy wygłaszał tyrady pod adresem armii i rządu, które go zawiodły. Przeklinał politykę kontroli, broni palnej i nadużycia władzy. W końcu rzucił pracę, po czym zapakowawszy do samochodu wszystko, co posiadał, ruszył w podróż po Ameryce, aby znaleźć sens życia. Przełomowy moment. Najpierw postanowił odszukać swoich byłych kumpli z wojska, którzy podzielali jego antyrządową retorykę. Przez krótki czas mieszkał z Michaelem Fortierem w jego przyczepie kempingowej w Kingman w stanie Arizona. Przyjaciel poprosił go wówczas, aby był świadkiem na jego ślubie, na co Timothy McVeigh bez wahania przystał. Wkrótce potem wyprowadził się jednak od Fortiera, ponieważ był znudzony jego uzależnieniem od narkotyków. Następnie udał się do Michigan, aby zobaczyć się starym Nicholsem, który przebywał wtedy na farmie swego brata Jamesa. Obaj bracia zaczęli go wtedy uczyć konstruowania ładunków wybuchowych z łatwo dostępnych materiałów. W telewizji oglądali relacje na żywo z oblężenia farmy Mount Carmel Center w Waco w Teksasie przez agentów FBI, Federalnego Biura Śledczego i ATF, Biura do Spraw Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych, które rozpoczęło się 28 lutego 1993 roku. To wydarzenie wywarło największy wpływ na Timothy'ego i doprowadziło później do jego zbrodniczego czynu. Farmę Właką zajmowała apokaliptyczna sekta o nazwie Gałąź Dawidowa, dowodzona przez charyzmatycznego Davida Koresha. Potężny arsenał broni, który zgromadzili członkowie sekty, wywołał zaniepokojenie u amerykańskich służb. Krążyły plotki, że na farmie są przetrzymywane dzieci i dochodzi tam do przestępstw. Władze federalne postanowiły interweniować, jednak wówczas napotkały na zdecydowany opór ze strony członków sekty. Oblężenie trwało 51 dni, aż w końcu 19 kwietnia 1993 roku agenci federalni przypuścili szturm na siedzibę sekty, w wyniku którego wybuchł pożar i zginęło w nim 76 wyznawców gałęzi Dawidowej, a wśród nich wiele kobiet i dzieci oraz czterech funkcjonariuszy ATF. Uważając, że prawa do posiadania broni palnej przez członków sekty zostały naruszone, Magway pojechał do Łako, aby udzielić im swojego poparcia. Zaopatrzył się przy okazji w różne przedmioty, które miał zamiar rozdawać lub sprzedawać. Wśród nich były antyrządowe ulotki i nalepki na zderzaki samochodowe z takimi napisami jak Politycy kochają kontrolować broń, obawiaj się rządu, który boi się Twojej broni lub człowiek z bronią jest obywatelem, człowiek bez broni jest podmiotem. Gdy zjawił się na miejscu, próbował dostać się jak najbliżej oblężonej farmy, ale agenci federalni skutecznie mu to uniemożliwili. Wrócił więc do miejsca, gdzie mógł spokojnie zaparkować i rozpowszechniać swoje towary, a wtedy podeszła do niego studentka dziennikarstwa Michelle Roche i poprosiła go, aby skomentował rozgrywające się w pobliżu wydarzenia. Podczas tego krótkiego wywiadu, McVeigh powiedział Roche, że rząd obawia się broni, którą posiadają obywatele, ponieważ chciałby sprawować kontrolę nad ludźmi przez cały czas. Kiedy zabierzesz ludziom broń, możesz zrobić z nimi co tylko zechcesz. Rząd nieustannie rośnie w siłę i staje się potężniejszy, a ludzie muszą przygotować się do obrony przed kontrolą rządu. Po zakończeniu oblężenia, Włako zaczął jeździć po całym kraju, odwiedzając łącznie 40 stanów. Wziął udział w około osiemdziesięciu pokazach strzeleckich. Tragedia w UACO przekonała go ostatecznie do podjęcia radykalnych działań przeciwko amerykańskiemu rządowi. Wzorując się na dziennikach Ternera, McVeigh postanowił wysadzić w powietrze budynek federalny przy użyciu bomby na kółkach. Atak miał nastąpić w drugą rocznicę szturmu agentów federalnych na farmę w UACO w Teksasie. We wrześniu 1994 roku McVeigh i Nichols zaczęli kupować olbrzymie ilości saletry amonowej, którą przechowywali potem w wynajętym magazynie w Harrington w stanie Kansas. Przez kilka następnych miesięcy mężczyźni zbierali kolejne składniki do produkcji bomby: olej napędowy, nitrometan oraz 500 detonatorów skradzionych z kamieniołomu w Marion w Kansas. W grudniu 1994 roku McVeigh i Fortier pojechali do Oklahoma City, aby obejrzeć cel swojego ataku. Niedługo potem Fortier wycofał się jednak z ich zbrodniczego planu. W marcu 1995 roku McVeigh wyrobił sobie fałszywe prawo jazdy na nazwisko Robert Kling. 14 kwietnia w Junction City w stanie Kansas kupił używany samochód marki Mercury Marquis, rocznik 77. Następnego dnia użył podrobionego prawa jazdy, żeby wynająć żółtą ciężarówkę firmy Ryder. 16 kwietnia McVeigh i Nichols pojechali do Oklahoma City, gdzie zaparkowali żółtego Mercury Markisa, kilka przecznic od budynku federalnego imienia Alfreda P. Maraha. McVeigh usunął z samochodu tablicę rejestracyjne, a za szybą zostawił kartkę z napisem Nie jest porzucony, proszę go nie odholowywać. Odjadę nim przed 23 kwietnia. Brakuje akumulatora i kabli. 18 kwietnia obaj mężczyźni udali się do rezerwatu przyrody Geary Lake, gdzie zmontowali bombę. Ładunek wybuchowy wypełniony ANFO ważył ostatecznie około 2300 kg. Gdy wszystko było już dopięte na ostatni guzik, Terry Nichols niespodziewanie zrezygnował. Doszedł do wniosku, że to co zamierzają zrobić jest grubą przesadą. McVeigh krzyczał, żeby zmienił swoją decyzję, ale on pozostał. Nieugięty. Zamach bombowy. W słoneczny środowy poranek 19 kwietnia 1995 roku Timothy McVeigh wyruszył samotnie ciężarówką ze śmiercionośnym ładunkiem do Oklahoma City. Kiedy wjechał do miasta, ostrożnie przemierzał kolejne ulice, starając się nie przekraczać dozwolonej prędkości, by nie zatrzymała go policja. O godzinie 8:57 rano, mijając apartamentowiec Regency Tower, podpalił pierwszy ląd. Trzy minuty później zatrzymał żółtą ciężarówkę pod północną ścianą budynku federalnego imienia Alfreda Pimaracha, podpalił drugi ląd, po czym wysiadł z szoferki, zamknął ją na klucz i szybkim krokiem ruszył w kierunku auta, który zostawił wcześniej cztery przecznice dalej. W uszach miał wciśnięte zatyczki, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. O godzinie dziewiątej dwie rano ładunek wybuchowy umieszczony w tylnej części ciężarówki eksplodował, niszcząc doszczętnie jedną trzecią siedmiopiętrowego budynku federalnego. Piętra zapadły się jedno pod drugim, miażdżąc mężczyzn, kobiety i dzieci przebywających poniżej. Na drugim piętrze mieściło się przedszkole. Kawałki szkła, betonu i metalu posypały się z góry, kalecząc przechodniów. Nad budynkiem unosił się gęsty czarny dym. Fala uderzeniowa wyrwała z chodników znaki drogowej parkometry. Wybuch uszkodził 324 budynki w promieniu 16 przecznic. Szyby wyleciały w 258 budynkach, a 86 samochodów spłonęło. Ekipy ratunkowe, niemal natychmiast pojawiły się na miejscu tragedii i wraz z ochotnikami wyciągały z pod gruzu zabitych i rannych. Tylko nielicznym udało się opuścić budynek cało i zdrowo. W wyniku zamachu bombowego w Oklahoma City zginęło łącznie. 168 ludzi, w tym 19 dzieci, a ponad 680 osób zostało rannych. Niecałe półtorej godziny później na autostradzie międzystanowej numer 35 w hrabstwie Noble, około 120 kilometrów na północ od Oklahoma City, funkcjonariusz policji Charlie Hanger zauważył jadącego bez tablic rejestracyjnych żółtego Mercury Markisa rocznik 77. Włączył więc koguta i zatrzymał podejrzane auto, po czym wyszedł z radiowozu. Z żółtego samochodu wysiadł Timothy McVeigh i podszedł do policjanta. Henger zapytał, co stało się z jego tablicami rejestracyjnymi. Kościsty młody mężczyzna o blado niebieskich oczach i włosach przystrzyżonych na jeża odparł, że najwidoczniej musiały mu odpaść gdzieś po drodze. Gdy sięgał po portfel, policjant zauważył wybrzuszenie pod jego kurtką. Co to jest? zapytał funkcjonariusz. Gdy McVeigh odpowiedział, że ma przy sobie pistolet, Henger natychmiast przystawił mu do głowy swój rewolwer. Następnie skonfiskował jego Glocka kaliber 9 mm oraz wiszący u pasa 13 centymetrowy nóż. McVeigh poinformował go wtedy, że ma pozwolenie na ten pistolet. Henger zakuł mężczyznę w kajdanki, po czym zapakował na tylne siedzenie radiowozu. Potem skontaktował się przez radio z dyspozytorem i poprosił go, aby sprawdził w komputerowej bazie danych dokumenty McVeya. Chwilę później dyspozytor oznajmił, że mężczyzna ma czystą kartotekę, a jego pozwolenie na broń wydane w stanie Nowy Jork jest nieważne w Oklahomie. Henger aresztował więc McVeya za jazdę bez tablic rejestracyjnych i nielegalne posiadanie broni, po czym zabrał go do aresztu w Perry w stanie Oklahoma. W momencie zatrzymania Magwej miał na sobie koszulkę ze zdjęciem Abrahama Lincolna i łacińskim zwrotem Sixem per tyrannis. Tak to zawsze dzieje się tyranom. Były to słowa, które wykrzyknął John Wilkes Booth tuż po tym, jak zastrzelił Lincolna. Z tyłu na koszulce znajdował się cytat z Thomasa Jeffersona Drzewo wolności musi być podlewane od czasu do czasu krwią patriotów i tyranów. Tymczasem na miejsce wybuchu w Oklahoma City przybyli oficerowie śledczy. Kiedy na środku ulicy odkryli krater o średnicy 10 metrów, wiedzieli już, że za eksplozję odpowiadała potężna bomba ukryta w ciężarówce. Następnie znaleziono tylną oś samochodu ciężarowego, leżącą na chodniku 180 metrów od miejsca wybuchu. Na obudowie osi udało się odczytać numer identyfikacyjny pojazdu. Dzięki niemu śledczy ustalili, że była to ciężarówka należąca do firmy przewozowej Ryder, którą wynajęto 15 kwietnia w Junction City w stanie Kansas młodemu mężczyźnie posługującemu się prawem jazdy wystawionym na nazwisko Robert Kling. Szybko okazało się jednak, że to prawo jazdy było fałszywe. Pracownicy agencji wynajmującej ciężarówki w Junction City pomogli więc rysownikowi FBI w sporządzeniu dwóch portretów pamięciowych. Jeden z nich ukazywał człowieka, który wynajął ciężarówkę, a drugi przedstawiał jego domniemanego wspólnika. Rysopisy te oznaczono jako John Doe 1 i John Doe 2. Po czym agenci FBI obeszli z nimi całe Junction City. Kiedy zawitali do motelu Dreamland, pracująca w nim na stanowisku kierowniczki Leah McGown. Rozpoznała na jednym z portretów pamięciowych mężczyznę, któremu niedawno wynajęła jeden z pokoi. Człowiek ten wpisał się do książki meldunkowej jako Timothy McVeigh. Podał również kobiecie swój adres zamieszkania, którym była farma Nicholsów w Michigan. Po sprawdzeniu w komputerowej bazie danych okazało się, że Timothy Veigh został zatrzymany przez policję i przebywa aktualnie w areszcie w Perry, w stanie Oklahoma. Agenci FBI niezwłocznie udali się do tamtejszego aresztu, gdzie zapytali McVeya, czy wie coś na temat zamachu bombowego w Oklahoma City, ale ten zignorował ich pytanie i zażądał spotkania z adwokatem. Kiedy wyprowadzono go skutego kajdankami z budynku aresztu do znajdującego się w pobliżu helikoptera, zebrany wokół tłum skandował: Morderca dzieci oraz Będziesz się smażył w piekle. Ubrany w pomarańczowy strój więzienny, McVey nie rozglądał się wtedy na boki. Jego oczy zwęziły się, a twarz była pozbawiona jakiegokolwiek wyrazu Terry Nichols, mieszkający wówczas w Harrington, w stanie Kansas Gdy usłyszał swoje nazwisko w telewizji w związku z zamachem bombowym Sam zgłosił się na pobliski komisariat Proces 10 sierpnia 1995 roku McVeyowi i Nicholsowi postawiono 11 federalnych zarzutów Z których 8 dotyczyło morderstwa pierwszego stopnia była to liczba pracowników rządowych, którzy zginęli w zamachu bombowym. Zadecydowano, że obaj będą mieli osobne procesy, aby zapewnić im sprawiedliwe osądzenie. Michael Fortier poszedł na ugodę z prokuratorem i zgodził się zeznawać przeciwko swoim kolegom w zamian za łagodniejszy wyrok. Proces Timothy'ego Jamesa McVeya rozpoczął się 24 kwietnia 1997 roku w Denver w stanie Colorado. Rozprawie przewodniczył sędzia Richard Paul Match. Oskarżenie miało do dyspozycji 141 świadków, natomiast obrona jedynie 27. Kilku biegłych psychiatrów, którzy badali oskarżonego, stwierdziło, że był w pełni władz umysłowych. W teście IQ uzyskał 126 punktów, co oznaczało, że posiada inteligencję powyżej przeciętnej. Podczas procesu McVeigh nie zaprzeczał, że to właśnie on skonstruował ładunek wybuchowy. Z jego wyjaśnień wynikało, że zamach bombowy w Oklahoma City miał być zemstą na rządzie USA za oblężenie farmy w Waco w Teksasie. Oskarżony uważał, że federalne służby nie powinny w ogóle wtrącać się do tego, co działo się na tej farmie. McVeigh polecił swoim prawnikom, Stevenowi Jonesowi i Robertowi Najowi, aby powołali się na obronę konieczną. Twierdził, że musiał bronić się przed opresyjnym rządem federalnym. Adwokaci odrzucili jednak tę linię obrony, ponieważ musieliby wówczas udowodnić, że ich klientowi groziło niebezpieczeństwo ze strony rządu. Zamiast tego obaj prawnicy próbowali walczyć z przytłaczającymi dowodami przedstawianymi przez prokuratora Josefa Hartzlera oraz obciążającymi zeznaniami świadków, ale na nic się to zdało. 2 czerwca McVeigh został uznany za winnego wszystkich stawianych mu 11 federalnych zarzutów. Jego matka wpadła wtedy w rozpacz, więc próbował ją uspokoić mówiąc Pomyśl o tym w ten sposób, kiedy byłem w wojsku nie widziałaś mnie przez lata. Wyobraź sobie, że znów jestem w armii i w ramach wykonywanych przeze mnie wojskowych obowiązków przebywam gdzieś na drugim końcu świata. 13 czerwca 1997 roku ława przysięgłych jednogłośnie uznała, że Timothy James McVeigh zasłużył na karę śmierci za pozbawienie życia ośmiu pracowników rządowych, poległych w zamachu bombowym w Oklahoma City. Pozostałe 160 ofiar śmiertelnych tegoż zamachu nie mogło zostać włączonych do aktu oskarżenia przed Sądem Federalnym, ponieważ podlegało jurysdykcji stanu Oklahoma. Kiedy skazano Magweya na najwyższy wymiar kary przed Sądem Federalnym, władze Oklahomy ostatecznie zrezygnowały z aktu oskarżenia przeciwko niemu w sprawie zamordowania pozostałych 160 osób. 24 grudnia 1997 roku Terry Nichols za współudział w zamachu bombowym został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Karę odbywa w więzieniu federalnym ADX we Florence w stanie Colorado. Michael Fortier za nieudzielenie informacji o planowanym zamachu otrzymał wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Później został objęty programem ochrony świadków. Egzekucja. Początkowo McVeigh przebywał w więzieniu federalnym ADX we Florence, w Colorado. Jest to zakład karny typu Superman o maksymalnie zaostrzonym rygorze. Zamachowiec był tam uwięziony w pojedynczej celi o wymiarach 2,5 na 3 metry, w której spędzał 23 godziny na dobę. Opuszczał swoją celę tylko na godzinę dziennie, aby móc zażyć trochę ruchu na spacerniaku. Nie mógł kontaktować się tam z żadnymi innymi osadzonymi, w tym również z Nikolsem. W celi miał 13 calowy biało-czarny telewizor z sześcioma kanałami do wyboru, a także mógł korzystać z dobrze wyposażonej więziennej biblioteki. Najbardziej lubił jednak oglądać kreskówki w telewizji. Cała Magweya była monitorowana przez całą dobę. 8 marca 1999 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych oddalił jedną z kilku przysługujących mu automatycznie apelacji od zasądzonego wyroku. Wniosek McVey'a o transmitowanie na żywo w telewizji jego egzekucji również został odrzucony. W lipcu tego samego roku skazańca przetransportowano do federalnego bloku śmierci, znajdującego się w amerykańskim zakładzie penitencjarnym w Terre w stanie Indiana, gdzie mieściła się także komora straceń. Niedługo potem McVey zrezygnował z innych przysługujących mu apelacji, dzięki którym mógłby przeżyć jeszcze wiele lat w więzieniu, i zaczął domagać się jak najszybszego wykonania wyroku. Amerykańskie władze miały więc ułatwione zadanie, aby doprowadzić sprawę do końca i najszybciej, jak tylko to było możliwe, ustaliły dokładną datę jego egzekucji. W jednym z ostatnich wywiadów McVeigh powiedział między innymi: Jeśli istnieje piekło, to będę w doborowym towarzystwie. Razem z wieloma pilotami myśliwców, którzy bombardowali niewinnych cywilów, aby wygrać wojnę, oraz: Wiedziałem, że tego chcę, zanim się to wydarzyło. Wiedziałem, że moim celem jest popełnienie samobójstwa wspomaganego przez państwo. Nigdy też nie okazał skruchy. Twierdził, że jedyne czego żałuje, to tego, iż nie udało mu się całkowicie zrównać z ziemią budynku federalnego w Oklahoma City. W ostatnich godzinach życia skazańcowi towarzyszył więzienny kapelan. Na ostatni posiłek McVeigh poprosił o lody miętowe z kawałkami czekolady. Jako swoje końcowe oświadczenie kazał odczytać dziennikarzom krótki wiersz Williama Ernsta Henleya Invictus z angielskiego Niezwyciężony. Tuż przed godziną siódmą rano w poniedziałek, 11 czerwca 2001 roku, 33-letni Timothy James McVeigh, nie stawiając żadnego oporu, udał się w asyście strażników do komory straceń, w której przypięto go pasami do specjalnej leżanki, a dożył w kół to Kiedy naczelnik więzienia zapytał go, czy chciałby powiedzieć coś przed śmiercią, skazaniec z zaciętym wyrazem twarzy pokręcił tylko przecząco głową. Następnie wstrzyknięto do jego krwiobiegu kolejno trzy substancje chemiczne. Pierwsza, tiopental, spowodowała utratę przytomności skazańca. Druga, pankuronium, doprowadziła do paraliżu jego mięśni, a trzecia, chlorek potasu, zatrzymała akcję jego serca. Zgon skazańca oficjalnie stwierdzono o godzinie 7.14 rano czasu lokalnego. Była to pierwsza egzekucja federalna w Stanach Zjednoczonych od 1963 roku. Egzekucję oglądało ponad 300 członków rodzin ofiar, dzięki zamkniętej sieci telewizyjnej wewnątrz więzienia. Ciało Magweja poddano kremacji, a prochy otrzymał jego adwokat, który rozsypał je w nieznanym miejscu. Miesiąc po zamachu bombowym w Oklahoma City uszkodzony budynek federalny został zburzony. W jego miejscu postawiono pomnik pamięci i muzeum, które otwarto w piątą rocznicę tragedii. Oprócz stawu zadumy i drzewa przetrwania, znajduje się tam również między innymi, pole pustych krzeseł, czyli 168 ręcznie wykonanych rzeźb ze szkła, brązu i kamienia, które symbolizują śmiertelne ofiary zamachu. Każdego roku odwiedza to miejsce średnio 350 tysięcy ludzi. Jarosław